Kuka mnie boli, myśli nie rada. Przecież przed nami gości gromada. Chcemy, by goście się nie nudzili i mocno, mocno na prawo bili. Prosimy zatem zebranych gości o wiele, wiele cierpliwości. Witamy wszystkich tu zebranych. Do tańca, zabawy wszystkich zapraszamy naszych miłych gości. Pięknie tu witamy w dniu waszym święta życzenia słowa. Rodzice najdrożsi, tu licznie zebrani. Wiecie, po co przyszliście tu, kochani? Oto w całym kraju święto jest rodziny, a więc uczcić dzień ten uroczyście musimy.
obłudnie tamtej, nienawidzi też hałasu, a jak nie kochać jej. Najlepiej jest u mamy, to każde dziecko wie. Najlepiej jest u mamy, gdy smutno ci źle. Od przedmiotów chęć szukamy, poznać chcemy świat. Najlepiej jest u mamy, tu każdy wraca. Jest wiele dróg nieznanych, dalekich, pięknych tras. Najlepiej jest u mamy, tu każdy wraca. Yeah!
Powiedz mi, co to za święto dzisiaj jest w przedszkolu? Jesteś tak pięknie ubrana, tak pięknie występowaliście. Co to za święto jest? Dzień mamy i dzień taty. A za co ty kochasz swoją mamusię? Że jest fajna. I jeszcze, a ty za co? Że bardzo jest ładna i bardzo ją lubię. Tak, a ty za co kochasz swoją mamusię? Że się ze mną bawi. I tylko dlatego, czy jeszcze za coś? Za to, że zawsze, kiedy mi jest smutno, to mnie pociesza. A co, czego chciałybyś się życzyć swojej mamusi? Żeby jak mamusi było? Żeby była bardzo zdrowa i żeby nie miała dużo kłopotów. A ty czego chciałbyś życzyć swojej mamusi? Żeby była zawsze uśmiechnięta. A ty czego chciałbyś życzyć swojej mamusi? Żeby nigdy nie chorowała, była wesoła. A słuchajcie, a jeszcze was zapytam, a czy możecie powiedzieć o swojej mamusi, że wasza mamusia to czarodziejka? Można tak powiedzieć o mamusi? Kto powie? Tak. A dlaczego można powiedzieć o mamusi, że mamusia to czarodziejka? Dlatego, że jej miłość jest dla nas czarem. Tak. A ty możesz powiedzieć o swojej mamusi, że jest czarodziejką? Tak. A dlaczego? Bo mnie kocha bardzo. Tak. I sprząta szybko. Tak. A czy mamusia potrafi wyczarować dla was różne rzeczy? Co potrafi mamusia wyczarować? Kto powie? Tak, potrafi dla nas wyczarować swoją miłość.